Nowy 2017 rok jest niezwykle aktywny dla służb mundurowych. Nowy rok to bowiem nowe wyzwania, szczególnie te związane z cudzoziemcami, którzy nielegalnie przekraczają granice. Działania były prowadzone jednak także na przełomie 2016 i 2017 roku. W grudniu prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec 5 osób, członków zorganizowanej grupy przestępczej, która dla osiągnięcia korzyści majątkowej organizowała nielegalny przerzut przez granicę obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej. Sprawę tę prowadzili funkcjonariusze nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej. Śledczy ustalili, że na przełomie roku 2014 i 2015 grupa mogła nielegalnie zorganizować przejazd przez granicę około 30 cudzoziemców. Wśród zatrzymanych osób, jak informuje rzecznik, znalazł się także przywódca grupy obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej. Pozostałe osoby zatrzymane podczas akcji to obywatele Polski. Grupa działała na terenie województwa lubuskiego, a także mazowieckiego oraz lubelskiego. Oskarżonym mężczyznom grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Strażnicy nadodrzańskiego oddziału działają jednak w ciągu całego roku, nie tylko, jak zwykło się mówić, od święta. Funkcjonariusze Straży Granicznej pełnią służbę 24 godziny na dobę przez cały rok i także w okresie świąteczno-noworocznym. I w tym okresie zatrzymaliśmy około 140 osób, które złamały prawo. W tym znalazło się około 100 cudzoziemców, którzy nielegalnie przebywali w Polsce. Funkcjonariusze przypominają zarazem, że ich służba trwa 365 dni w roku. Codziennie funkcjonariusze zatrzymują od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Wśród tych zatrzymanych osób są zarówno Polacy poszukiwani przez policję lub przez sądy, ścigani listami gończymi za popełnianie przestępstw, ale są to także cudzoziemcy. Najczęściej zatrzymujemy obywateli Ukrainy, którzy nielegalnie przebywają w Polsce, którzy posiadaną przez siebie wizę wykorzystują niezgodnie z przeznaczeniem, ale zatrzymujemy również obywateli innych państw, obywateli Rosji, obywateli Tadżykistanu, Mołdawii oraz innych państw. Funkcjonariusze podkreślają, że każde zdarzenie analizują z indywidualnym, bezpośrednim podejściem do osoby zatrzymanej. Więcej informacji na stronie widocznej na ekranie.